Cześć, z tej strony Natalia, a dzisiaj przygotujcie się na dosyć długi materiał, bo będzie to przegląd marki Italie Bord de Rouge. Zapraszam dalej. To jest film, do którego przygotowywałam się ponad 2 miesiące, bo przez ten czas testowałam wszystkie 18 zapachów, które możecie znaleźć w takim Discovery Boxie od marki Italie Bord de Rouge. To jest taki zestaw próbek 20 zapachów marki i możecie je zobaczyć tutaj. I te zapachy testowałam, a dokładnie testowałam ich 18, nie wszystkich 20, dlatego że dwa z nich to są zapachy, które już znam i które już pojawiły się na tym kanale, czyli Like This i Fat Electrician. Zapraszam tutaj, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka. Reszta została przeze mnie przetestowana, no i trwało to długo, no bo też jakby ilość tych próbek jest spora. Ten zestaw jest dostępny, tak jak wspomniałam, na stronie producenta. Te fiolki mają zawartość 2 ml. Czasem ten zestaw znika ze strony internetowej, ale wystarczy poczekać kilka dni, on się znów pojawia. Także jeżeli nie widzicie go teraz, w tym momencie, to poczekajcie trochę, pojawi się, możecie go kupić. W tym zestawie nie ma wszystkich zapachów marki Italie Bord de Rouge. Brakuje tutaj na przykład takich hitów jak Rien albo Marquis de Sade. Tych tutaj nie ma, a pisaliście mi o nich w komentarzach pod jednym z wpisów na YouTubie, że są to dobre zapachy i należy je koniecznie przetestować. Niestety tym razem mi się nie udało, może jeszcze kiedyś się uda. Ponieważ będzie to długi film, bo i zapachów do omówienia jest dużo, aż 18, zacznijmy bez dalszych przydługich wstępów, a zaczniemy od zapachu 500 Years. To jest zapach, który rozpoczyna się kardamonem i różą. Potem kardamon trochę gdzieś odchodzi w bok i zostajemy z różą. Róża tutaj jest taką różą dosyć podobną do tej, którą znam z zapachu Yves Rocher Rose Oud, ale jest ona jakby bardziej brązowa. Chodzi mi o to, że ta róża z Yves Rocher jest taka bardziej może ciemnofioletowa czy ciemnoróżowa. Tutaj róża jest brązowa, a jest ona brązowa dlatego, że jest ona bardzo mocno przybrudzona. Taką fizjologicznością, ale też trochę ziemią, no jest to po prostu brudna róża. Użytkownicy Fragrantiki wskazują, że w nutach zapachowych tego zapachu jest kakao. Ja kakao nie czuję, ale czuję inną ciekawą nutę i tą nutą jest pieprz. Ale jest on tutaj taki nieoczywisty, bo raczej z tego pieprzu dostajemy tylko taką pieprzność bez samej przyprawy. To brzmi dziwnie, ale gdybyście powąchali ten zapach, to być może zorientowalibyście się, o co mi właściwie chodzi. Bardzo ciekawa jest baza tych perfum, bo jest ona drewniana i w swojej esencji przypomina mi trochę bazę zapachu Nero Assoluto. Natomiast ten zapach od Roberto Cavalli ma w sobie ten podton takiego kwiatu pomarańczy, a tutaj mamy podton różany. To jest zapach bardzo mocny, z ogonem, ale nie jest długotrwały, co trochę mnie zaskoczyło, bo trwa na mojej skórze tak około 6 godzin. W ogóle 6 godzin dla większości z tych zapachów, które tutaj testowałam, z tej 18, to jest taka granica, po której te zapachy znikają. I większość z nich trwa na mojej skórze 5-6 godzin. To jest taka przeciętna trwałość. Nie jest tak jednak z kolejnym zapachem na dzisiejszej liście, czyli Roland Mouré et Amourette. To jest zapach, który na mojej skórze trwał prawie 2 dni. Niestety, a mówię niestety, bo to totalnie nie jest zapach w moim stylu. Nanoszę ten zapach na skórę i nie wiem, co wącham. Główna nuta tego zapachu jest bardzo dziwna. Taka dziwnie sztuczna, ale jednocześnie żywiczna i drewniana i jednak przestrzenna też w swoim wydźwięku. Jest to coś dziwnego, trochę jakbym wąchała jakiś lek albo syrop na kaszel. Takie dziwne rejony olfaktoryczne. Jest to zapach, do którego też wchodzi nam gdzieś w połowie takie gorzkie neroli i teraz już ten zapach totalnie kojarzy mi się z
jakimiś starymi wodami kolońskimi. Baza tego zapachu jest równie dziwna, bo przypomina mi coś, połączenie jakby fizjologicznego ciała i wyschniętego błota albo wyschniętego stawu. Kolejne bardzo dziwne wrażenie. Producent podaje, że jest to zapach uniseksowy, ale ja widziałabym go raczej na mężczyznach, a w każdym razie na pewno nie na sobie. Zbyt dziwny, dla mnie nienoszalny, jednocześnie apteczny i sztuczny. Dziwne połączenie, zupełnie nie dla mnie. Archive 69 to kolejny zapach marki, który rozpoczyna się czymś miękkim i przestrzennym. I ta miękkość i przestrzenność formułuje się po kilku minutach w paprykę. Paprykę, którą już kojarzę na przykład z Burberry Touch, ale tutaj ta papryka jest bardziej okrągła i może bardziej dosłodzona. Czuję też gdzieś w tle jakieś takie kuchenne, wytrawne przyprawy i w ogóle cały ten zapach jest dla mnie taki mocno kuchenny, bo jest tutaj trochę takiego wrażenia przypraw, ale przypraw miękkich i okrągłych. Jednocześnie jest ten zapach trochę kwaśny, no i warzywny, bo mamy tutaj przecież paprykę. Jest to kolejny z tych zapachów, który znika po 6 godzinach. Czy dla mnie? Niekoniecznie, zwłaszcza, że oddałam przecież swój Burberry Touch, a ten zapach jest utrzymany w takiej, no niepodobnej, ale gdzieś krążącej wokół konwencji. Chyba jednak nuty papryki nie dla mnie, choć nuty warzywne, inne nuty warzywne bardzo lubię. Kolejny zapach też oscyluje w tych klimatach jadalnych, choć już nie kuchennych. Tym zapachem jest Divine Enfant, czyli zapach, który określiłabym jako dziwny gurmand. Na mojej skórze pachnie jak połączenie palonych ziaren kawy, herbatników i wanilii. Ale muszę powiedzieć, że kiedy czytałam o nim opinie, to te opinie no naprawdę się między sobą różnią. Więc mam wrażenie, że każdy może poczuć coś innego w tym zapachu. W rozwinięciu zapach ten robi się taki delikatnie vintage, pudrowy, aby na koniec w bazie znów powrócić do tego wątku waniliowego, który jest zaskakująco miły, puchaty, sympatyczny, choć trochę przewidywalny. To jest ten zapach, który zamiast 6 godzin na mojej skórze trwa 12 plus, bym powiedziała. To jest jeden z tych mocniejszych zapachów marki. Kolejny zapach to Eau de Protection, czyli zapach, w którym czuję głównie taką dosyć brudną, ziemistą wanilię, ale z dodatkiem pieprzu i imbiru. Po jakimś czasie ten zapach się trochę rozchmurza i z takiego bardzo ciężkiego, przyprawowego zapachu staje się troszkę lżejszy. Pieprz znika, imbir wycofuje się na drugi plan, a my zostajemy z ciężką, ziemistą różą, oczywiście z dodatkiem patchouli. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że ten zapach to tak jakbym pracowała w ogródku w słoneczny dzień, pobrudziła się ziemią i cały ten zapach zamknięto w buteleczce perfum. Bo on pachnie tak brudno fizjologicznie, ale jednocześnie pachnie po prostu ziemią. Ciekawe zmiany w tym zapachu przechodzi róża. Bo na początku jest ona taka patchoulowa, potem trochę dżemowa, aż w końcu jest taka bardzo metaliczna i trochę pachnie jak krew. I w ogóle w tym zapachu gdzieś w jego bazie jest sporo takiej lekkiej metaliczności. Coś, co mi zdecydowanie nie pomaga, bo metalicznych zapachów naprawdę nie lubię. Jeżeli chodzi o ten zapach, to nie pomaga mu fakt, że na mojej skórze jest taki głośny i chaotyczny. A jeżeli noszę głośne perfumy, to lubię, żeby one miały jakąś strukturę. Tutaj mam wrażenie, że nie jest to jakaś piękna uwertura, ale po prostu kakofonia niepołączonych ze sobą dźwięków. Na szczęście kolejny zapach to przeciwieństwo de protection, czyli Exit the King. I od razu się zdziwiłam, bo to jest zapach, o którym raczej niewiele osób mówi. Pomyślałam sobie, że to dlatego może, że zapach jest dosyć spokojny, lekki, taki niewyróżniający się i niekrzyczący, jeżeli mówimy o całości dorobku, całości portfolio Etali Portorange. A mimo to dla mnie zapach Exit the King to jest zapach, który z tych 18 spodobał mi się najbardziej. Co mi się w tym zapachu spodobało?
Przede wszystkim to, w jak sympatyczny, lekki sposób potraktowano tutaj temat, nazwijmy go kąpielowym. Bo dla mnie ten zapach pachnie jak takie lekkie bąbelki kąpielowe, ale są to takie bąbelki jednocześnie lekko mleczne, lekko mydlane, może lekko lawendowe, ale jednocześnie są po prostu one takie sympatyczne i lekkie. I to najbardziej mi się w tym zapachu spodobało. Bąbelki są lekko mydlane, ale jednocześnie w żadnym momencie nie zahaczają o te chyba najpopularniejsze mydła w perfumach, czyli mydło Dove albo takie mydła vintage a la dawne Chanel. Dodatkowo do tego zapachu gdzieś w połowie jego trwania dochodzą białe kwiaty i róża, co jeszcze dodaje takiej kremowości, ale też kwiatowości do tego zapachu. Baza nadal jest utrzymana w takiej konwencji czystej, mlecznej, kwiatowej, ale jest ona już w 100% magnoliowa na mojej skórze. Zapach ten na mojej skórze utrzymuje się jakieś 8 godzin. Nie jest to te 6 godzin, o których wspominałam, nie jest to też 12 plus czy 2 dni. I uważam, że ten zapach będzie świetny do pracy i chyba w takim celu właśnie sobie ten zapach sprawię. Experimentum Crucis, czyli kolejny zapach zestawienia, to zapach, o którym gdzieś dawno temu oglądałam u Parasoli. Parasola mówiła o tym zapachu w takich dużych zachwytach, więc bardzo chciałam sama spróbować ten zapach. To jest zapach, który wpisuje się w pewną grupę zapachów, które widzę u Etat Libre d'Orange i są to zapachy fizjologiczne, to znaczy różne wariacje zapachu fizjologicznego. W podtonie zawsze takie zapachy mają fizjologiczność ludzkiego ciała. Zwykle jest tam też róża, choć nie zawsze. I właśnie w taki sposób kręcą się gdzieś wokół tego tematu fizjologiczności, dodając lub odejmując różne składniki. Experimentum Crucis to jest właśnie jeden z tych zapachów. I tutaj do tego wrażenia fizjologiczności dochodzi nam jeszcze róża. Nie mogę odgonić się od porównań z zapachem Night od Acro, czyli zapachu, który gdzieś już kiedyś testowałam, zupełnie nie moje obszary olfaktoryczne, choć doceniam jako eksperyment. Ten zapach jest podobny, ale o wiele bardziej noszalny. Mimo że te nuty fizjologiczne czuć na skórze, to one nie są tak obezwładniające jak w zapachu Night. Myślę, że Experimentum Crucis bardzo mocno ratuje jakiś taki słodszy podton, który dźwiga ten zapach z tych fizjologicznych obszarów olfaktorycznych. I wydaje mi się, że według producenta jest tam zawarty miód. Być może mógłby to być miód. W każdym razie są to jakieś takie słodsze nuty. To jest bestia piękna, bestia, która utrzymuje się na mojej skórze 2 dni, która pachnie bardzo mocno, ale trochę nie do udźwignięcia przeze mnie. To też nie jest zapach, który widziałabym w swojej kolekcji, ale jest to zapach naprawdę fajny. Patrząc na nazwę kolejnego zapachu, spodziewałabym się czegoś metalicznego. Albo może czegoś takiego bardzo współczesnego, minimalistycznego. No, tak do końca nie jest. Mowa o The Ghost in the Shell i to jest zapach, który opisałabym jako zapach łazienki. Chodzi mi o to, że jest to zapach taki, który czujemy zaraz po wyjściu z kąpieli. Takiego czystego ciała, umytego żelem pod prysznic i jeszcze z dodatkiem takiej wody czy pary wodnej, która nam się odparowuje z naszego ciała. Ten zapach to jest taka mieszanka nut wodnych i nut mydlanych. Wiele osób czuje w tym zapachu mleko, ja zupełnie mleczności nie widzę, choć taką mleczność w stylu balsamu do ciała albo mleczność w stylu mydlanym, tak, takie mleczności tutaj występują na mojej skórze. Gdybym miała ten zapach opisać kolorami, to byłyby to różne odcienie niebieskiego błękitu i odcienie bieli. To jest taki zapach, który na pewno sprawdzi się w pracy. To jest zapach, który jest taką sympatyczną czystością na skórze.
i też zapach, który mega mi się spodobał. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że ten zapach czuć syntetycznością. To znaczy czuję, że składniki w nim zawarte są stworzone syntetycznie i zastanawiam się, czy to jest taki zamierzony efekt, bo w przypadku tego zapachu jest to możliwe, czy to po prostu tak wyszło, albo czy moja skóra takie nuty syntetyczne, albo taki podton syntetyczny uwypukla. Nie wiem, ale najbardziej zaskoczyło mnie to, że mi to kompletnie w tym zapachu nie przeszkadza. Raz jeszcze bardzo sympatyczne psikadło. Kolejnego zapachu się troszkę obawiałam i miałam nadzieję, że nie dostaniemy w tym zapachu na przykład zapachu z soku ze śmieci, bo zapach nazywa się I am trash, ale na szczęście nie. Na szczęście dostajemy zapach karmelu i takich dojrzałych, prawie przejrzałych owoców. I jednocześnie ten zapach jest taki syntetyczny w sposób perfumowanych zabawek dla dzieci i przypomniał mi ten zapach pewne perfumy, które kiedyś testowałam, czyli perfumy Vicanto, o ile dobrze wymawiam nazwę, a nazywają się te perfumy Strychnina, chyba? Tak jak nazwa tej trucizny. Powiem szczerze, że testowałam mnóstwo zapachów Vicanto, przetestowałam je chyba z 10-15, żadne mi się nie spodobały, więc nigdy o nich nie mówiłam na tym kanale. Ale w tym przypadku chcę o nim wspomnieć, o tym zapachu, bo bardzo jest podobny właśnie do tego zapachu I am trash. Jednocześnie I am trash jest troszkę bardziej soczysty i trochę mniej przypominający właśnie te zabawki dla dzieci, albo jeszcze inne skojarzenie, to takie cukierki owocowe z w środku z sokiem, albo nawet jeszcze inne skojarzenie, czyli żelki z sokiem owocowym. To jest ten obszar olfaktoryczny. Te są troszkę lepsze, to znaczy I am trash uważam za troszkę lepsze, ale nadal nie są to perfumy, które bym kupiła. Za dużo słodyczy w taki trochę agresywny sposób, choć myślę, że one są, znaczy te perfumy, są takie łatwe w noszeniu i myślę, że sporo fanów i fanek na pewno sobie zjednały. Tomo Finland, czyli kolejne perfumy marki, to na mojej skórze przede wszystkim ziemia, zamsz, nuty sztuczne i wiórki kokosowe. Nie wiem, skąd się wzięły te wiórki kokosowe. Testowałam ten zapach kilka razy, żeby się upewnić, czy ja na pewno czuję wiórki kokosowe, ale tak jest. To są takie wiórki, które używaliście kiedyś dawno temu do jakiegoś ciasta. Gdzieś w 2018 piekliście ciasto z wiórkami, dosypaliście do tego ciasta, tych wiórek, a resztę schowaliście w półce. Otworzyliście tę półkę w 2022, no i te wiórki są takie trochę wywietrzałe, ale jednak są nadal takimi wiórkami, które można dosypać do na przykład następnego ciasta. I w taki sposób pachnie ten zapach, bardzo specyficznie. Te wiórki kokosowe trochę potem odchodzą i zapach zostaje głównie taki zamszowy, bardzo koloński. Dochodzi do tego zapachu też taki słodszy podton, który też czułam w zapachu Fat Electrician, ale ogólnie zapach ten przypomina mi taką jakąś klasyczną wodę kolońską, taką słodką wodę kolońską, albo może jeszcze lepszym porównaniem jest taka pianka czy żel do golenia, żel, który robi się pianką. Pamiętam, że mój tata kiedyś używał takiego żelu w tubce, zielonego, może gdzieś uda mi się znaleźć, to Wam tutaj wyświetlę, który po wyciśnięciu był żelem, ale po rozrobieniu w rękach był pianką. To właśnie to jest ten zapach tych perfum Tomo Finland. Dla mnie są to perfumy zdecydowanie męskie i w sumie nie obraziłabym się, gdyby mój partner je nosił. Są troszkę sztucznawe w swoim wydźwięku momentami, ale w przypadku tych perfum kompletnie mi to nie przeszkadza. Kolejny zapach to You or Someone Like You, czyli zapach, o którym wiele nie mogę powiedzieć, bo jest dość prosty w swojej konstrukcji, ale to nie znaczy, że nie jest fajny, bo to jest zapach, który pachnie jak
letni drink mojito. Mamy tam limonkę, brązowy cukier, miętę, lód, wodę gazowaną, wszystko znajduje się właśnie w tym zapachu, ale jednocześnie ten zapach jest taki wygładzony i zrobiony na sposób bardzo perfumeryjny, czyli nie jest to taka w 100% dosłowna kalka tego drinka, ale po prostu taka wariacja, która bardzo mocno kojarzy się z tym właśnie drinkiem. Świetny zapach na lato, bardzo sympatyczny, orzeźwiający i testy tego zapachu Wam bardzo serdecznie polecam. Nazwę następnego zapachu przeczytam. Herman Amecot me Paris un nombre. Na pewno gdzieś coś pokręciłam. Bardzo długa nazwa. Jest to zapach, który przypomina mi już inny istniejący zapach, bo w mojej opinii jest to zapach mocno rodzinny, to znaczy w rodzinie zapachów a la perły Lalika. Ale widać jednak kilka różnic między perłami, a między tym zapachem od Étalie Brut de Rouge. Główną różnicą jest to, że w perłach na pierwszy plan wychodzi głównie róża. Tutaj na pierwszy plan wychodzą takie nuty zimno-syntetyczno-pieprzne. Ten zapach jest też bardziej syntetyczny w swoim wydźwięku niż perły Lalika. Ten zapach jest też dużo chłodniejszy niż perły Lalika, a same perły już są chłodne. I jest to taka interpretacja z różą bardzo daleko na 10 planie. I wydaje mi się, że to byłaby świetna propozycja dla mężczyzn, bo gdybym miała ująć w słowa ten zapach, to perły wersja męska. Oczywiście nie ma żadnych przeszkód, żeby kobiety ją nosiły, ale właśnie jakoś tak bardzo pasuje mi ona do mężczyzn. Na Fragrantice zapach ten jest porównywalny do Toy Boy. Ja nie widzę absolutnie żadnego podobieństwa, w absolutnie niczym. Na mojej skórze to są dwa zupełnie różne zapachy. Kurtyzany pałacowe, Piton du Palace, czyli kolejny zapach marki, to kolejna wariacja na temat perfum fizjologicznych. I tutaj znów mamy taki wydźwięk delikatnie spoconego ciała, bez dodatków różanych, ale jednocześnie w swoim wydźwięku taki dosyć lekki. I chyba z tych wszystkich zapachów a fizjologicznych a la ciało najbardziej noszalny. Myślę, że jest to zasługa niektórych składników tych perfum, które w jakiś sposób tłumią tę fizjologiczność zapachu i jest ona taka bardziej wyważona i delikatna. Przerwa na wodę. Następny zapach. Remarkable People. Czyli zapach, który jest zapachem ciepłym, przyprawowym i balsamicznym. Przewija się w tym zapachu motyw takich bardzo kremowych, ciepłych przypraw, które są wspomagane ciepłymi nutami ambrowymi. Początek kolejnego zapachu, czyli She Was an Anomaly, to połączenie pudrowo-kwiatowego irysa z takim gładkim, ziemistym korzeniem irysa. I mamy połączenie tych dwóch nut, które jest połączeniem, mam wrażenie, dosyć mocno retro. W rozwinięciu do tego zapachu dochodzi taka dziwna metaliczna wanilia i im dłużej ten zapach rozwija się na mojej skórze, tym bardziej słodko-metaliczny się staje. No i przez tę metaliczną nutę trochę te perfumy nie są dla mnie. Kolejny zapach, czyli Soul of My Soul, to pomyślałam sobie, że te perfumy to jest jeden z najbardziej perfekcyjnych uniseksów, jakie kiedykolwiek w życiu testowałam. Kiedy przykładałam nos na początku do tych perfum, to raz wydawały mi się one skrajnie kobiece, a potem znów miałam wrażenie, że to jest no totalnie męski zapach. Bardzo ciekawe wrażenie, niestety tylko, a właściwie głównie na początku ich trwania. Potem zapach osiada na skórze i robi się waniliowo, przyprawowo skórzany i w taki sposób zanika na mojej skórze. Dotarliśmy do ostatniej pozycji, Spice Must Flow, czyli zapach, który jest kolejną wariacją zapachu fizjologicznego. Uderzyło mnie w nim to, że już coś takiego w tym zestawieniu wąchałam i skojarzył mi się ten zapach bardzo mocno z Experimentum Crucis, ale ten poprzedni zapach w porównaniu, kiedy nosiłam je obok,
nagle dostał jakiegoś takiego ciekawego wydźwięku też jakby zielonej łodyżki gdzieś tam w tle, którego kompletnie nie czułam na początku, kiedy nosiłam solo Experimentum Crucis. Także nie jest to jednak jeden do jeden to samo, co już mieliśmy. Ale jednak gdzieś w tych obszarach się ten zapach porusza. No i to tyle! Dotrwaliśmy do końca tego filmu, zarówno wy, jak i ja dotrwałam. Bo wierzcie mi, nagrywam już ten film ponad godzinę, już mam absolutnie dosyć. I wraz z tymi 18 zapachami i 2 zapachami mamy bardzo mocno zamknięty temat marki Etat Libre d'Orange. To znaczy jasne są te zapachy, o których wspomniałam wcześniej, plus kilka innych, których niestety nie udało mi się przetestować. Będzie na to okazja może gdzieś kiedyś w przyszłości. Na razie mam absolutnie dosyć marki Etat Libre d'Orange, bo nosiłam je cały czas i po prostu chcę już odpocząć. Mówię tak, choć tak naprawdę uważam, że większość z tych zapachów to są bardzo ciekawe eksperymenty, w których najbardziej spodobały mi się zdecydowanie 2, czyli Like This i Exit the King. I te 2 zapachy na pewno będę sobie kupować do moich zbiorów. Nie wiem, czy zdecyduję się na takie kolejne ogromne zestawienie przeglądu jednej marki, ale obiecałam już jednej z Was przegląd marki Diptyque i już zaczęłam testy do tego filmu. On się ukaże gdzieś za kilka dobrych tygodni, bo to też są długie testy. No, zobaczymy, jak to się potoczy, a na razie się z Wami żegnam. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Być może troszeczkę krótszym. Trzymajcie się, cześć!